Cześć, nazywam się Piotr Gomola, jestem fizjoterapeutą. Znajdujemy się aktualnie w sanatorium uzdrowiskowym Róża w Ustroniu i też w tej placówce mam możliwość pracy na urządzeniu Luna. Najefektywniej Lunę wykorzystuję w grupie pacjentów ortopedycznych, ale również u pacjentów neurologicznych. Może troszeczkę w węższym zakresie aniżeli u pacjentów ortopedycznych. Aczkolwiek tak, grupa pacjentów neurologicznych jest też tą docelową grupą, gdzie można rzeczywiście urządzenie Luna bardzo świetnie zastosować. Luna bardzo dobrze się wpisuje w proces rehabilitacji z tego względu, że jest jej takim bardzo fajnym uzupełnieniem. Można powiedzieć taką pewną formą jakby takiej kropki nad i. Pracując z pacjentem przy użyciu Luny jesteśmy w stanie monitorować postępy tej rehabilitacji. To jest dla pacjenta bardzo ważnym aspektem. Szczególnie tutaj w grupie chociażby pacjentów neurologicznych, którzy rehabilitują się przez bardzo długi okres czasu. Zatem dla nich w pewnym momencie proces jakby samej rehabilitacji, takiej jeden na jeden z pacjentem, bywa dosyć trudny, ciężki i nudny. Natomiast kiedy pokazujemy im pewne inne możliwości rehabilitacji, chociażby jak właśnie przy użyciu Luny, ten proces daje się do nich bardziej taki efektywny, przyjazny. Jest to dla nich coś nowego, a w związku z tym też coś, co motywuje ich do dalszego działania. Bardzo dobrym przykładem wykorzystania Luny pamiętam był pacjent, który był po uszkodzeniu splotu barkowego. Kiedy ten pacjent do nas trafił, był w zasadzie w wielu czynnościach dnia codziennego, potrzebował pomocy osób z zewnątrz. To były proste czynności, takie jak ubieranie się, pewna nawet toaleta, samoobsługa w obrębie twarzy, prawda? Nie był sam w stanie wykonać ruchu czynnego. Natomiast potem przy użyciu Luny, gdzie na przykład przykładowo, że przyklejał tego pacjenta elektrody, czyli wykorzystaliśmy to, co jest bardzo silną stroną Luny, EMG. Pacjent był w stanie wykonywać ruch czynny, który był do tej pory u niego niemożliwy. Czyli pacjent po prostu przy użyciu własnego napięcia w obrębie swoich mięśni był w stanie pokonywać siłę grawitacji, co dla pacjenta było niesamowitym szokiem, bo dotychczas przez wiele etapów wielomiesięcznej pracy było do niego niemożliwe. Wielkimi atutami, takimi plusami Luny jest możliwość generowania raportów. Czyli coś, co bardzo motywuje pacjenta do dalszej pracy. Pacjent widzi realne korzyści z tego, że korzysta z rehabilitacji na Lunie. Widzi po prostu czarne na białym, że te jakby numerki, cyferki w sensie tych postępów rehabilitacji w zasadzie z każdym jej ponownym użyciem są coraz wyższe. W związku z tym to go bodźcuje do dalszego działania i nie zniechęca do dalszej rehabilitacji. Z kolei jeżeli chodzi o taką grupę jakby nauczania ruchu, czyli na przykład duża grupa pacjentów ortopedycznych po zabiegach ortopedycznych czy w obrębie kolana, barku, niezależnie od tego, gdzie był zabieg wykonywany, ci pacjenci tracą pewne funkcje ruchowe, a Luna jest w stanie te funkcje im odtwarzać, przynajmniej bardzo ułatwiać ten proces odtwarzania tych funkcji. Właśnie między innymi przez to, że możemy wykorzystać EMG, mamy pełny monitoring danych czynności.